Cześć wszystkim i zapraszam do kolejnego z cyklu moich poradników Dota 2. Dzisiaj mam zamiar powiedzieć trochę o klawiszologii, czyli o bindowaniu, ustawianiu sobie różnych klawiszy, tak by jak najefektywniej móc wykorzystać swój skill, swój potencjał w grze Dota 2. Oczywiście ważnym jest podkreślenie już na samym początku, że każdy praktycznie będzie sobie ostatecznie konfigurował to tak jak mu wygodnie. Ja tylko podpowiem, co według mnie powinniście sobie ustawić, co powinniście mieć na uwadze. I no, są to takie moje dobre rady. Tak jak mówię, każdy jest przyzwyczajony do czego innego, każdy ostatecznie sobie co innego ustawi. I będę oczywiście pokazywał różne przykłady, czemu to jest przydatne, a czemu nie. Zacznę od tego, że zalecam myszkę z co najmniej dwoma dodatkowymi przyciskami, oprócz lewego, prawego i środkowego. Lewy, prawy oczywiście używamy, środkowy również jest w użyciu po to, by chwytać kamerę w taki oto sposób. Trzymam sobie środkowy przycisk myszy i mogę sobie fajnie latać kamerą. Jest to bardzo przydatne, bo nie zawsze po prostu mamy czas pobiegać ją w taki sposób, prawda? Te dwa dodatkowe przyciski, ja mam myszkę z dwoma dodatkowymi przyciskami i mogę zbindować, czyli użyć cztery różne akcje na te dwa dodatkowe przyciski. Zaraz wytłumaczę jak. Taki najtańszy zestaw, jaki mogę polecić, to zestaw trackera Transformers. Jest to całkiem taka zwykła, standardowa klawiaturka, ale bardzo solidna, bardzo wygodna i do tego bardzo fajna myszka, która ma przesuwak czułości. Możemy w trakcie gry sobie przesuwać czułość na cztery różne opcje. Są do tego diody, które pokazują, jaka jest czułość i oczywiście ma dwa bardzo fajnie usytuowane dodatkowe przyciski. Ma regulację ciężaru z pięcioma ustawieniami. Za niską cenę można tutaj otrzymać naprawdę niezłą myszkę. I dobra, teraz tłumaczę wszystkie ustawienia, które według mnie należałoby przestrzegać. Zacznę od rzutów, czyli od umiejętności. Takie moje podstawowe ustawienie to jest, oczywiście każdy ma takie podstawowe ustawienie. Q, W, E, T. Tej umiejętności nie mam zbindowane akurat w tym przypadku, za chwilę pokażę czemu. I R. I jak działa zwykły rzut? Działa on w taki sposób. Naciskam Q i muszę wybrać cel. Pyk. I znowu naciskam Q, wybieram cel. Pyk. Naciskam W, wybieram cel. Pyk. Nie jest to dobre rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ tracimy dużo czasu. Jest to dobre w przypadku niektórych umiejętności, którymi musimy precyzyjnie wycelować albo które możemy użyć na siebie, ponieważ podwójne użycie takich umiejętności, jak szybko klikniemy dwa razy W, to użyjemy umiejętność, którą możemy użyć na sobie, tak? I do tego jest to przydatne. Ja tego praktycznie w ogóle nigdy nie używam, aczkolwiek mam sobie zbindowane. Czasem może mi się przydać. I teraz tłumaczę, czym się różni taki rzut od rzutu szybkiego. Szybkie rzuty mam zbindowane na A, S, D, G, H i F. Jak widzicie, są to klawisze zaraz pod każdym z tych, czyli pod Q jest A, pod W jest S, pod E jest D i tak dalej. Jak działa rzut szybki? Jest to coś, co po prostu trzeba mieć, jeśli chce się grać kompetytywnie, chce się grać na poziomie. Działa to dokładnie w ten oto sposób. Podbiegam sobie, kurczę, nie ma celów, ale dobra, zaraz znajdziemy jakiś cel. Naciskam A na creepie. O, pyk. I od razu leci spell. Od razu przeciwnik został zaatakowany. Jeszcze raz, naciskam A, pyk. Naciskam w glebę nawet, S, pyk. I szybki rzut pozwala na natychmiastowe użycie swojej umiejętności w miejscu, w którym mamy kursor myszy. Jak możecie już się domyślić, niezwykle pozwala to oszczędzić masę czasu. I nawet jeśli macie wysoki poziom, swój próg umiejętności, wysoki skill, jeśli nie używacie szybkich rzutów, to po prostu marnujecie swój potencjał i nawet osoba, która nie posiada takich umiejętności jak wy, a dobrze korzysta z szybkich rzutów, zawsze będzie miała przewagę, ułamka sekundy czasu, zawsze będzie mogła was ogłuszyć
przed tym, jak wy ogłuszycie ją i to da jej znaczną przewagę, prawda? No, proste. Dlatego też polecam sobie ustawić i rzuty, i szybkie rzuty, i bazować głównie na rzutach szybkich. Jest też opcja automatyczna, nie za bardzo jej polecam, to jest no po prostu nie do końca przydatne, przynajmniej z mojego punktu doświadczenia, to pozwala na automatyczne rzucanie niektórych umiejętności, gdy tylko będą one gotowe. Średnio przydatne. Ekran ekwipunku. Mam przycisk czwarty na myszce, czyli przycisk pod kciukiem, przycisk piąty, drugi przycisk pod kciukiem, C i X. I teraz przerzucę sobie rzuty szybkie i mam Alt plus czwarty przycisk myszy i Alt plus piąty przycisk myszy, czyli jak widzicie, piątka i szybki rzut piątka niżej. Jest to bardzo, 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 bardzo ważne. Już pokazuję czemu. Przedmioty znajdujące się na zwykłym rzucie to najczęściej będą przedmioty takie jak butla, arcane buty, czyli przedmioty, które używamy głównie na sobie, nie musimy nimi celować. Ich użycie przyniesie natychmiastowy efekt nam, gdy tylko klikniemy. I teraz jeśli kliknę sobie dolny przycisk myszy zwykłego rzutu, natychmiast użyję butli na sam sobie. Dzięki temu mogę skupiać się na jednej rzeczy, a klikać drugą, żeby natychmiast zregenerować sobie manę bez zbędnego sięgania. Teraz co by się stało, gdybym miał Blink Dagger na zwykłym rzucie i chciałbym zgankować tego oto bota? Musiałbym zużyć jedno kliknięcie więcej, bo musiałbym nacisnąć na Blink Dagger, wybrać miejsce, w które chcę się przeteleportować i jeszcze raz kliknąć, żeby się przeteleportować. Jest to znaczna strata czasu, naprawdę. Jedno kliknięcie więcej to jest często żyć albo nie żyć na wysokopoziomowych grach. Co by się stało, gdybym zamiast tego mógł zrobić rzut szybki z Blink Daggerem? W tym momencie jest to proste. Po prostu klikam, gdzie chcę się przeteleportować. Dajmy na to, że ten tu mały creep chce go zgankować. Jedno kliknięcie i jestem przy nim. Pach, po nim. Unikamy wkładania do rzutu szybkiego takie przedmioty jak zwój teleportu. Jest to dość niebezpieczne, ponieważ jeśli chcemy go teraz użyć, musimy wycelować gdzieś na mapie i nacisnąć szybki rzut, żeby przeteleportować się w pobliże tego miejsca. Przez to będziemy często się mylić, teleportować nie tam, gdzie chcemy, używać zwój wtedy, kiedy nie chcemy. Lepiej go przesunąć na zwykły rzut. Dzięki temu klikamy sobie tylko na zwój, wybieramy miejsce, w które chcemy się przeteleportować celnie, dzięki temu nie będziemy go marnować. I jeszcze jedna ważna rzecz. Zdajmy sobie, że ten bot chce mnie zgankować. Pyk, Blink Dagger, dwa razy klikam przycisku myszy, pod który mam zbindowany zwykły rzut i bach, jestem bezpieczny w fontannie. Proszę. Tak więc pamiętajcie, rzucajcie na szybki rzut przedmioty takie, które wymagają natychmiastowej akcji, takie jak Blink Dagger, Staff of Vice, który zamienia przeciwnika w owce. Przedmioty na rzucie z szybkim muszą być to naprawdę przedmioty, które używamy jak najszybciej, które dają nam ten niezwykły kop przewagi. Poza tym, co używam jeszcze, to takie moje przyzwyczajenia jeszcze z Doty jedynki, z gry Warcrafta. Na jedynce mam zbindowane grupę pierwszą, na dwójce grupę drugą i tak dalej. Do czego mi się to przydaje? Binduję sobie zawsze swoją główną postać na jedynkę. Jakieś tam miniony, czyli jego sługusy, binduję na dwójkę, kuriera binduję na trójkę. I co mi to teraz pozwala? Pozwala mi to natychmiast przełączać się pomiędzy mną, moimi potworkami. Naciskam dwa razy jedynkę, jestem tu. Naciskam dwa razy dwójkę, jestem tu. Chcę na przykład blokować creepy. Naciskam szybko dwa razy jedynkę, lecz jej nie puszczam, tylko cały czas trzymam tą jedynkę i teraz mogę sobie fajnie sterować moją postacią, a kamera będzie ją śledzić jak w grze typu Diablo. Dzięki temu cały czas mając kamerę scentrowaną na mojej postaci, mogę sobie dokładnie wydawać nią te rozkazy, co jest tak ważne przy blokowaniu creepów. Jest to moje przyzwyczajenie, niekoniecznie musicie go używać. A jak dla mnie to się sprawdza, jest bardzo wygodne. Ruch ofensywny, czyli wymuś atak, oczywiście na spację. Spacja jest duża, łatwo w nią trafić. Dlaczego? Łatwo zabijać własne creepy, łatwo dobijać, nie muszę szukać żadnego klawisza. Jest to bardzo, 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 bardzo ważne, zwłaszcza w pierwszych fazach gry, zwłaszcza jak gramy jako support.
żeby dobijać własne creepy. Mają mało życia, pyk, spacja i w naszego creepa, gotowe. Standardowe, jeszcze dodatkowo tam wybierz bohatera F1, nie za bardzo z tego korzystam, tak jak powiedziałem, korzystam z jedynki, dwójki i tak dalej. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? Oczywiście sklep, F4, otwórz sklep, dokonaj szybkiego zakupu, F5. To tłumaczyłem już w poradniku dotyczącym oczywiście zakupów. Najważniejsze oczywiście są rzuty, szybkie rzuty i ekwipunek. To musimy mieć w malutkim paluszku. Oczywiście kamera, tak jak też powiedziałem, środkowy przycisk myszy. Nie potrzebujemy tutaj za dużo innych rzeczy. Po prostu resztę możecie sobie zbindować już tak jak potrzebujecie. Koło czatu również jest tak jak to chcę. Ja rzadko z niego korzystam, bo większość czasu gram po prostu ze swoimi znajomymi. Najważniejsze, tak jak powiedziałem, jest wymasterowanie, co musicie być mistrzami używania szybkich rzutów i umiejętności właśnie. Jaki przedmiot musi być na szybkim rzucie, jaki nie. Pyk, pyk, pyk i to daje wam właśnie tą olbrzymią przewagę. To jest to, co wygrywa gry. Nawet jeśli macie mniejszego skilla, a jesteście szybsi, wygracie. Proste, tak jak to. No nie wiem, co tutaj jeszcze by dopowiedzieć. Ważnym jest to, żebyście po prostu przećwiczyli te bindy, tak żeby pamiętać je jak jazdę na rowerze. Ja nie grałem w Dotę przez kilka tygodni, właśnie zasiadłem i automatycznie układam wszystkie palce dokładnie tam, gdzie powinny być. Czemu? Bo tak bardzo jestem przyzwyczajony do moich bindów. Tak więc jeśli jesteście bardzo, bardzo przyzwyczajeni do swoich, a ja tu wam wyjeżdżam z jakąś super nowością, niekoniecznie jest to, byście wszystko zmieniali, tylko pamiętajcie, bardzo, bardzo ważne jest wymasterowanie tych właśnie szybkich rzutów. Mówił Mocny Browarek, pamiętajcie, żeby komentować, lajkować, zostawiać swoje propozycje odnośnie przyszłych odcinków, możecie to robić i w komentarzach, i na Facebooku, i czekajcie po prostu na kolejne poradniki. Pozdrawiam, cześć!